48 godzin po pokonaniu Gruzji reprezentacja Polski do lat 17 zmierzyła się z Norwegią w towarzyskim turnieju w La Manze. Trener Marcin Dorna dokonał 5 zmian w podstawowym składzie na to spotkanie. Pod nieobecność Ariela Mosura kapitanem był Mateusz Łęgowski, który co ciekawe w środku pola zagrał z o rok młodszym Iwo Kaczmarskim z Korony Kielce. Pierwsza połowa tego meczu nie przyniosła wielu okazji. Polacy głównie uderzali z dystansu, tak jak Łęgowski w trzeciej minucie, Kaczmarski w 13 i Tomal przed upływem kwadransa. Norwegowie mieli tylko nieliczne próby ze stałych fragmentów gry, które były jednak niecelne. Swoją okazję do tak zwanego centrostrzału miał również Malec, a po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Kusztala bliski gola był Sezonienko. Najlepsza okazja Norwegów to 35. minuta i akcja prawą stroną, po której z półobrotu uderzał Fiabemi. Ostatni akcent pierwszej połowy to rzut wolny dla Polaków, który jednak nie przyniósł żadnych efektów. W przerwie bez zmian w polskiej drużynie, podobnie jak w Norwegii, która co ciekawe prowadzona była przez Gunnara Halle, a więc 64-krotnego reprezentanta tego kraju. Druga połowa była bardziej otwarta i już chwilę po wznowieniu zaatakowali Norwegowie. Znów bohaterem ich akcji był Fiabemi, ale pewnie w bramce spisał się Bąkowski. Po chwili Łęgowski przeprowadził swój atak, zagrał do Gerbowskiego, ale jego dośrodkowanie było zablokowane. 53. minuta i właśnie Gerbowski. Dalekie podanie za obronę, tam Kacper Sezonienko wywalczył sobie pozycję z obrońcą i wykończył całą akcję, strzelając pierwszego gola dla Polski i zaliczając swoje debiutanckie trafienie w drużynie Marcina Dorny. Bardzo dobra praca napastnika, Norwegowie nawet nie domagali się tutaj przewinienia, po prostu napastnik był silniejszy. Polacy ruszyli do dalszych ataków. Kwiatkowski wywalczył piłkę w narożniku boiska. Sezonienko udanie ją zablokował. Był również Kusztal, który zagrał do Gerbowskiego. Ten po raz kolejny był w polu karnym i kolejny raz jego dośrodkowanie zostało zablokowane. Po tym wrzucie z autu Polacy nie dali nawet wyjść Norwegom z ich własnej połowy. Znów piłkę ma Sezonienko, obrócił się, uderzył i zmusił do takiej pięknej parady bramkarza rywali. Norwegowie odpowiedzieli za sprawą Fabiemiego, który po tym ładnym dośrodkowaniu stworzył okazję dla swojego kolegi Odina Holma, który jednak przestrzelił z bardzo bliskiej odległości. Kolejna akcja to również podanie dziesiątki, czyli Fryderyka Gerbowskiego do wprowadzonego Szymona Włodarczyka, który z ostrego kąta wybrał uderzenie. To z kolei podanie Fornalczyka do Kołtańskiego, który z linii końcowej wycofuje piłkę na 16 metr. Tam nabiega prawy obrońca Jerzy Tomal, ale jego strzał odbija bramkarz Norwegów. I to jest już 74. minuta. Proszę spojrzeć, jaki rajd przeprowadził Mariusz Fornalczyk, który również pojawił się w drugiej połowie. Świetnie ściął akcję do środka i pięknym strzałem przy dalszym słupku wykończył cały atak biało-czerwonych. Fornalczyk, skrzydłowy Polonii Bytom, raz po raz nękał obrońców reprezentacji Norwegii swoimi rajdami, swoją szybkością oraz dryblingiem. Tutaj już widzimy, że nawet nie starali się podejść do zawodnika reprezentacji Polski. Niestety prowadzenie Polaków nie trwało zbyt długo. To znów Fiabemi, który otrzymał piłkę w środkowej strefie, zagrał do prawej strony. Tam był Torgersen i ten nie zmarnował prezentu od swojego kolegi, doprowadzając do stanu 1-2. Norwegowie korzystali na tym, że mecz był bardziej otwarty, o czym świadczy ta sytuacja. Podanie w poprzek Szymona Włodarczyka kontra Norwegów, wprowadzenie piłki lewym skrzydłem, dośrodkowanie, odbija je przed siebie Bąkowski, tam jest Sefeli i wydawało się, że będzie remis, natomiast nic z tego. Jeszcze sytuacja, po której polski bramkarz na raty łapał piłkę po tym lekkim uderzeniu i widzimy dłuższy atak z 88. minuty. Zaczyna się wszystko od zamieszania w polu karnym Polaków.
piłkę. Na 10 metrze odzyskuje Fornalczyk i proszę zobaczyć, jaką on ma szybkość. Proszę spojrzeć, jak próbują go gonić Norwegowie. Jest już w polu karnym przeciwnika, ma do wyboru podanie albo strzał. Niestety to zagranie zostało zablokowane i Norwegowie uniknęli straty trzeciego gola, ale co ważniejsze, wyprowadzają również swój atak, wymieniają dokładne podania, przenoszą akcję z lewej do prawej strony. Obrona reprezentacji Polski nie zdążyła się ustawić, dośrodkowanie było bardzo dobre i Falkener doprowadza do wyrównania. Bardzo rozczarowani byli tym remisem biało-czerwoni, czując, że mogli wykorzystać jedną ze swoich kilku okazji w drugiej części spotkania. Natomiast mimo tego remisu Polacy są na pierwszym miejscu turnieju towarzyskiego w La Manze i w poniedziałek o godzinie 15 zmierzą się w ostatnim meczu z Chorwacją. Zapraszamy na transmisję na Łączy Nas Piłka.